Dziś przyjrzymy się temu, co dzieje się technicznie na ksetrze niemieckiej, indeks DAX 30, który od 10 maja, czyli od wczoraj po równi pochyłej schodzi na niskie poziomy. W tej chwili oscylujemy wokół poziomu 15 100 punktów, czyli OLO. OLO, czyli ostatniej linii obrony, gdzie sprzedający zostali odparci przez kupujących, przełamani i to, co tutaj było wsparciem, z powrotem stało się wsparciem i znowuż jest przełamywane. To też, jeżeli ten sentyment miałby się utrzymać, w stronę dołka 14830 powinniśmy dążyć, jest to dołek z 4 maja. Ten okres, gdzie ani kupujący, ani sprzedający nie mogą zrobić przewagi, trwa mniej więcej od początku trzeciej dekady kwietnia, a po tym układzie, gdzie kupujący nie mogli zrobić nowego szczytu i to OLO, gdzie po przełamaniu stało się ono oporem i wczoraj reakcja na 15470 dość silna. Na rynkach powstaje obawa o procesy inflacyjne i o to, że mimo że Fed sygnalizuje, że utrzyma jeszcze swoje parametry polityki monetarnej, to zbliża się okres, gdzie będzie musiała być podjęta decyzja choćby nawet o minimalnej podwyżce stóp procentowych, gdzie sekretarz skarbu Janet Yellen w ubiegłym tygodniu wspomniała w wywiadzie dla Atlantic, że pieniądze, które wpływają, będą wpływały do gospodarki z kolejnego już programu Bidena, będą wpływały na inflację i należy się spodziewać w miarę szybkiego, minimalnego podniesienia stóp procentowych. I właśnie obawy inflacyjne spowodowały to, że wczorajsza amerykańska sesja, która dla Dow Jonesa zaczęła się fenomenalnie, w pierwszych godzinach 35 tysięcy punktów, pułap złapany, końcówka na minusie, S&P 500 na minusie, a od samego początku technologiczny Nasdaq znalazł się pod silną presją na rynku regularnym, tracąc ponad 2,5%. To coż dalej można się spodziewać? Jeżeli na trwale ten poziom 15-100 zostanie wyłamany, dołek, wspomniany dołek na 14830 jest kolejnym targetem. Oczywiście korekty sprawdzające wyłamanie tych krótkoterminowych, intradayowych wręcz wsparć zawsze mogą się zdarzyć i taki ruch powrotny może być świetną okazją do tego, żeby spróbować swoich sił w krótkich pozycjach. Natomiast z wykresu 4-godzinnego i z wykresu dziennego kolejnymi targetami są niższe poziomy. Tutaj na wykresie dziennym te pułapy, gdzie opór stał się wsparciem, jest to poziom okolice 14720 oraz po ruchu wzrostowym i korekcie ABC, korekcie pędzącej 14400, są to kolejne naturalne poziomy, te już średnioterminowe wsparć dla DAX-a. Wcześniej musimy jednak uporać się z dołkiem. Kolejnym targetem to będą poziomy 14200 punktów. Cóż tu takiego ciekawego się dzieje? Na wykresie godzinnym oscylator MACD już dzisiejszej nocy na kontraktach futures wyłamał poziom 0, a od wczorajszego początku handlu histogram znalazł się pod poziomem 0, czyli z okolic tutaj około 80 punktów można spodziewać się reakcji korekcyjnej i podejścia do wyłamania tego wsparcia z wykresu godzinnego, podejście pod to wsparcie, jednak utrzymanie w dalszym ciągu presji, chwilowej choćby nawet presji na ryzykowne aktywa powinno skutkować zejściem na niższe poziomy. Na wykresie 4-godzinnym również histogram schodzi poniżej zera, ale jeszcze oczekiwalibyśmy takiego momentu, gdzie tutaj zeszliśmy chwileczkę,
poniżej zera i później szybkim ruchem na wykresie 4-godzinnym zrobiliśmy 14830 punktów. Czyli z wykresu H4 jest ciągle jeszcze szansa, że kolejne świeczki H4 sprowadzą indeks na niższe poziomy. W reakcji powrotnej podejście w stronę 15200 punktów oraz 15260 w ramach normalnego układu impuls-korekta. Póki co trend jeszcze nie jest zagrożony, ale pogłębienie korekty jest bardzo prawdopodobne.